Pamiętacie Illidana? No właśnie nikt go nie pamięta. Dlatego, że po DBC nadszedł najlepszy, najwspanialszy, najdoskonalszy, najfenomenalniejszy dodatek na świecie. Wrath of the Lich King. Dodatek, który był najlepszy z dwóch powodów. Po pierwsze był Arthas, po drugie najidealniejszy, nieskazitelny raid Icecrown Citadel. Arthas jako postać wypełniona nieskazitelną ilością testosteronu i wdzięku sprawiała, że zarówno samce, jak i samice chciały się do niego upodobnić. Stąd Blizzard poszedł nam na rękę i dodano nową klasę, Death Knight. Teraz każdy mógł zostać gorącym Arthasem w swojej okolicy. Death Knight specjalizował się w tym, że nie każda pizda mogła nim zostać. Wymagał pierw 55 poziomu na jakiejś klasie, ale wyglądał groźnie, więc dla podjaranego czaszkami 13-latka nie była to żadna przeszkoda. Po udanej krucjacie na Outland wracamy na Azeroth i się nagle okazuje, że w sumie to tam, gdzie się z ICC i Arthas, Horda i Alliance po chwilowym osłupieniu już przygotowała kolejną wyprawę. Na start możemy trafić w dwa miejsca. Albo na Borean Tundrę, krainy, gdzie jest dużo zimy, oraz Karłowaci Pandareni Wodni, którzy potrzebują naszej pomocy, bo jakieś zjeby coś im tam przeszkadzają. Jest to najmniej ważne, bo jeśli się dobrze przyjrzymy, to w tle zobaczymy najwspanialsze ICC. Drugą krainą jest Howling Fjord. Jest tu mniej lodu i więcej gór. I ogólnie lata tu sporo wrykuli, którzy akurat się obudzili, żeby przeszkadzać, więc udamy się na środek tam, gdzie mają zamek, żeby ich odjebać. Mało tego, jak spojrzycie tu w oddali, zobaczycie ICC, najlepszy rajd świata. Lubicie smoki? Jest też smocza kraina, w której jest dużo lodu. Latał tam kiedyś taki wielki smok, przechuj i pojeb, ale już nie lata. Wiecie czemu? Ha, bo nie żyje. A jego ciało znajdziecie w Dragonblight właśnie. Kraina znajduje się bardzo blisko ICC, więc jak przyjrzycie się z bliska, to zobaczycie tam nawet wspaniałego Arthasa na szczycie. Jeśli będziecie chcieli odpocząć od lodu i surowości, to możecie iść do Grizzly Hills. Eksplorować drzewa i furbolgi, bo jest ich tu od zajebania. A drzewa są tak duże, że nie widać ICC, więc chujowa kraina. Nie lubicie furbolgów ani wrykuli, ani wodnych pandarenów? To Zul'Drak przypadnie wam do gustu. Macie trolle i trolle. Jedne trolle postanowiły, że w sumie to jebać naszych bogów, poświęcimy ich, gdyż najwspanialszym bogiem jest przepiękny Arthas na szczycie ICC, które swoją drogą jest dobrze widoczne, jak popatrzycie o tam. Solazar Basin to kraina, gdzie są dwie pomniejsze frakcje, które się ze sobą napierdalają i wyjebane w całą resztę. Plaga, ICC, Arthas? Kto to słyszał? Przynajmniej tak było. Później przyszła plaga i były już trzy frakcje, które się napierdalają. Niestety kraina jest w takiej dolinie i nie widać ICC. W Stormpeak znajduje się Ul'Duar, czyli ten chujowy rajd, bo nie ma na nim Arthasa. Cała otoczka ogólnie oscyluje dookoła Tytanu. Dużo gór, dużo lodu, nic ciekawego, bo najciekawsze znajduje się w Icecrown, zgadza się. Tutaj czeka nas kampania związana ze wspaniałym Icecrown Citadel oraz przepięknym Arthasem. Kraina bardzo rozległa i ciężka w nawigacji oraz latają nad nią statki. Będziecie mogli przeżywać ekscytujące daily questy oraz się nieziemsko wkurwiać. Ogólnie jak nie zdążyliście się zorientować, to większość krain kręci się dookoła Arthasa właśnie. Pojawia się w pobocznych krainach, dungeonach, questach. Arthasa jest tyle, że w sumie siłą sugestii sam mam ochotę powoli mu ściągnąć spodnie i opierdolić kolbę. No właśnie, jeśli o Arthasa chodzi, to jest odpowiedzialny za tę całą plagę. Ktoś coś jeszcze kiedyś wspomniał o jakimś ludobójstwie, ale nie ma dowodów na to, żeby Lich King wiedział o oczyszczeniu miasta. Ma też na karku kilka zbrodni wojennych, w tym poczęcie Garrosha z Jayną, co się okazuje być wystarczającym powodem, żeby go odjebać. Jako stolicę dostajemy Dalaran, czyli klaustrofobiczną wieś zawieszoną nad krainą kryształowych drzew. Niewykluczone, że to zwalenia tego kryształu magowie Kirintor byli w stanie w ogóle przenieść tutaj to miasto i co bardzo dobrze wyjaśnia, po chuj kupcy z Dalaranu potrzebują takich pieniędzy. O czym się szybko przekonacie, jak zobaczycie do kupienia mamuta za 20 tysięcy. Złapiecie się też na tym, że nie mając co robić, będziecie napierdalali okrążenia dookoła Dalaranu. Wyłączali grę, włączali i znów napierdalali okrążenia. Dla fanatyków PvP dostępny staje się Winter Grasp, czyli PvP scenario, gdzie Horda i Alliance walczą o twierdzę. Frakcja, która wygra, ma do niej dostęp, a co za tym idzie, dostęp również do pobocznego rajdu, w którym niestety nie ma Lich Kinga, ale jest wielki gigant, który w sumie nikomu nic nie zawinił, tylko chillował sobie i pilnował skarbca, tak jak tytani mu kazali. Był też dość przyjazny, ale jeśli obliczyć F z X, to wychodzi na to, że ICC jest najwspanialsze, więc gdy jakaś frakcja już wygra i nie ma kogo napierdolić na łeb, to idzie napierdolić nikomu nic niewinnych gigantów. Pojawiły się dwa równowe Battlegroundy, Isle of the Conquest, gdzie napierdalamy bramy czołgami i bombami, oraz plaża pradawna. Battleground niedostępny obecnie na retailu, gdzie jedna drużyna broniła fortecy, druga atakowała. Nowe areny, dungeony oraz podniesiony level cap z 70 do 80. Podobało się? Świetnie. Zostaw suba, łapę w górę, zajrzyj do opisu i siemano.